Siedlcach. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim na oddziale położniczym rocznie witanych jest na świecie około 1000 dzieci. Wiele przyszłych mam trafia na blok porodowy z oddziału patologii ciąży. Jest to królestwo położnej Agnieszki. Mam 3 pacjentki w oddziale w tym momencie, które dzisiaj przyjęłam notabene, ale 3 oddam na salę porodową też. Także tak jest bardzo duży ruch, że tak powiem, pomiędzy oddziałami. Położna Agnieszka w zawodzie jest od 25 lat. Oddział patologii ciąży uwielbiam. Lubię, jak się coś dzieje, lubię, nie lubię takiej monotonii pracy. Wszystkie pacjentki, którymi zajmuje się teraz położna Agnieszka, przygotowują się do porodu. Obróciło się, czyli do porodu naturalnego. No to wspaniale. Wspaniale, że tak powiem. Tymczasem na izbie przyjęć pojawiła się kolejna pacjentka. Karolina jest w 38 tygodniu swojej trzeciej ciąży. Skierowanie do szpitala wystawił jej lekarz prowadzący. Pani Karolina? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolinko, nazywam się Agnieszka Syta, jestem położna. Bardzo mi miło, zapraszam do przyjęcia. Dziękuję. Pani Karolinko, poprosiłabym kartę ciąży, wynik badania grupy krwi i wynik badania paciorkowca, jeżeli jest. Pani już wszystko robiła, to bardzo jest. Bym prosiła. Dobrze. Pani Karolinko, poprosiłabym na kozetkę, posłuchamy tętna dziedziusia, dobrze? I zaraz wypytamy o wszystko. Chodź tu do cioci. O. Słyszy mamunię? Pani Karolinko, z jakiego powodu pani do nas przyszła? Co się dzieje? Nadciśnienie, obrzęki, świąt ciała. Skierowanie ma pani do szpitala, tak? Tak. Dobrze. Czyli to jest ciąża druga? Trzecia. Poród drugi będzie. Rozumiem. Karolina dokładnie rok wcześniej, w 13 tygodniu, straciła ciążę bliźniaczą. W domu czeka na nią 3-letnia córka. 163 na 101 rzeczywiście jest podwyższone. Jestem po lekach. Pani bierze do pary? 3 razy po 2. 3 razy po 2 tabletki. Tak.